Witam bardzo serdecznie, szanowni państwo, na konferencji krótkiej prasowej, którą organizujemy przed budynkiem starego szpitala w Starachowicach. Budynkiem, który powstał na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Do 2009 roku służył dzielnie jako szpital powiatowy w Starachowicach. W momencie, kiedy szpital został przeniesiony do nowego budynku, od tamtego czasu stoi niezagospodarowany, a kolejne zarządy powiatów próbowały go zbyć razem z okolicznymi nieruchomościami. I tak, szanowni państwo, od tamtego czasu odbyło się 25 przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W samej tylko obecnej kadencji zarządu powiatu tych przetargów było 5. Chętni być może się pojawiali, ale ostatecznie nikt do przetargów nie przystępował i budynek zasłużony, jak widać na załączonym obrazku, starzeje się i pozostaje niezagospodarowany. Co warto dodać, jego miesięczny koszt utrzymania wynosi około 100 tysięcy, 80 do 100 tysięcy złotych rocznie. No i cóż, jeśli chodzi o zagospodarowanie budynku, to tak było do dziś. A dziś zarząd powiatu otrzymał wniosek od oferenta zainteresowanego zakupem tej nieruchomości. Oferent stoi po mojej prawej stronie, pan prezydent Marek Materek i gmina Starachowice, która wystąpiła z wnioskiem do zarządu powiatu o to, aby ten budynek wraz z okolicznymi nieruchomościami od powiatu odkupić. Powiem tylko krótko technicznie, jaką procedurę dziś zaczynamy. Zaczynamy procedurę wynikającą z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wniosek trafia do zarządu powiatu. Po jego pozytywnej opinii przekazywany jest w formie uchwały dla Rady Powiatu. Jeśli Rada Powiatu wyrazi pozytywną, przyjmie uchwałę o możliwości sprzedaży gminie tych nieruchomości. Tworzona jest komisja, która ustala szczegóły związane z transakcją i kwestiami związanymi ze sprzedażą. Następnie protokół z tej komisji trafia do Komisji Budżetów i Finansów Rady Powiatu w Starachowicach i po jej pozytywnej opinii zarząd powiatu ma możliwość sprzedaży tej nieruchomości gminie Starachowice. Tak to wygląda technicznie, a jak to będzie wyglądać merytorycznie, panie prezydencie, bardzo proszę o informację. Dzień dobry, szanowni państwo. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami z panem starostą uda nam się w tej kadencji zakończyć pewien spektakl pod tytułem Stary Szpital Straszy. Ten spektakl trwał wiele lat. Miejsce, które doskonale znają wszyscy mieszkańcy powiatu starowickiego. Miejsce, w którym i pan starosta, i ja przyszliśmy na świat. W tej chwili chluby miastu i powiatowi nie przynosi. Liczymy na to, że dzięki naszym staraniom to miejsce w kolejnych latach zyska nowe oblicze. Gmina Starachowice złożyła ofertę zakupu nieruchomości zabudowanej starym szpitalem i przyległych, należących do powiatu starachowickiego, po to, żeby w kolejnych latach mogły powstać na tym terenie, żeby mogło powstać nowe osiedle, osiedle z budynkami wielorodzinnymi, osiedle, w którym będą mogli mieszkać mieszkańcy Starachowic. Problem braku dostępności mieszkań w Starachowicach jest powszechnie znany. Widzimy to po tym, jak realizujemy budowę 3 budynków wielorodzinnych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widzimy, jak duże jest zainteresowanie, widzimy, że to, co oferujemy, nie wystarczy dla wszystkich. Dlatego musimy nabywać kolejne tereny, zagospodarowywać gminne nieruchomości także, po to, żeby budynków wielorodzinnych w naszym mieście, a także domków jednorodzinnych przybywało i żeby ta oferta mieszkaniowa była szersza. Bardzo liczę na to, że zarząd powiatu, a co za tym idzie Rada Powiatu, przychylnie odniosą się do naszej propozycji i że w 2021 roku będziemy mogli podpisać umowę kupna sprzedaży nieruchomości należących do powiatu na rzecz gminy. Później w kolejnym etapie, że wykonamy koncepcję zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczną, dokumentację techniczną, uzyskamy pozwolenia na budowę i będziemy mogli pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na
zagospodarowanie terenu i wykonanie budynków wielorodzinnych na tym terenie. Co jest niesamowicie istotne, to to, że polski rząd i polski parlament w tej chwili procedują ustawę, która przedstawia tak zwany pakiet mieszkaniowy. Pakiet mieszkaniowy, który daje dużo korzystniejsze warunki finansowania budownictwa wielorodzinnego, TBS-owskiego, komunalnego, socjalnego dla samorządów. Z tych możliwości samorząd Starachowic zamierza skorzystać po to, żeby pomóc mieszkańcom Starachowic i wszystkim tym, którzy chcieliby mieszkać w Starachowicach, do tego, żeby mogli to swoje marzenie o mieszkaniu w naszym mieście spełnić. Mieszkaniu w budynkach o umiarkowanym czynszu, ale także, bo oprócz tych mieszkań czynszowych na wynajem, w mieszkaniu, które w przyszłości stałoby się własnością najemców. Na to liczymy. Bardzo, bardzo dziękuję panie prezydencie. Z mojej strony też gorący apel do zarządu powiatu, którym będę rekomendował pozytywne rozpatrzenie tego wniosku i do rady powiatu o to, aby przychylnie spojrzała na tą propozycję i abyśmy mogli kwestię starego szpitala rozwiązać pozytywnie dla powiatu starachowickiego i dla miasta Starachowice.